Dzień dobry, dzisiaj kolejny vlog. Ja dopiero niedawno wstałem, tak więc taki trochę roztrzepany, trochę zaspany. Co dzisiaj wam chciałem pokazać? Dzisiaj chciałem wam nagrać kilka filmików, więc pewnie zobaczycie kilka części z jednego dnia. Pierwszą częścią, jaką teraz nagram, to będzie to, co stało się z moim sadem po przymrozkach. Wydałem kilka ładnych tysięcy na drzewka, krzewy, różne bajery do sadu. No i tak naprawdę wszystko, nie wszystko, no ale część tego poszła, nie ma. Zaraz wam pokażę, co się dokładnie stało. Tutaj z przodu domu na przykład kupiłem takie palmy, które mam już kiedyś pokazywałem na jakimś pierwszych odcinkach, jak zostały zakupione, jeszcze były w doniczkach. Kupiłem takie palmy i te palmy teoretycznie powinny wytrzymywać temperatury naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo niskie. Minus tam 30 chyba stopni nie powinno być dla nich problemem. Gdzieś w jakichś wysokich partiach gór rosną, bo to nie jest taka typowa palma. Gdzieś z jakiejś Hiszpanii, tutaj jest kolejna. Tylko to jest taka palma jakaś górska, nie górska, nie wiem. Może ktoś na kanale będzie wiedział lepiej. Tu gdzieś jest trzecia, ale już chyba nawet ślad powinien zostać. To jest oczko wodne, które tutaj mamy. Na wakacje mam zamiar je wyczyścić. Jak przyjadę, bo teraz jesteśmy na tym krótkim urlopie, więc jakby nie ma sensu. Zobaczcie, co się z agrestami stało. Tymi dwoma. Ten wygląda ładnie, ale te dwa nie za bardzo. Tutaj jest kolejne drzewko, które stoi znowu w miejscu. Raczej nie będzie to winą przymrozków. Nie wiem, czy znacie to drzewko. Ono jest bardzo ładne, bo potrafi naprawdę urosnąć do dużych rozmiarów. I ma takie fajne igiełki. Tu puszcza jakieś pąki, więc miejmy nadzieję, że coś z tego będzie, ale póki co naprawdę nie za bardzo się to ruszyło. Jeszcze musiałbym porównać do filmów, które robiłem wcześniej, gdzieś przy tym drzewku, to może byśmy zobaczyli jakąś różnicę, ale no jest pielęgnowane, tutaj jest pilnowana ziemia dookoła, widzicie, jest podlewane, rodzice tutaj się tym zajmują. Mi się wydaje, że te pąki tutaj świadczą o tym, że nie będzie tak źle. Tak więc z palmami nie wiem, doradźcie mi, czy wy też taki problem mieliście. Ja widziałem tych palm naprawdę sporo w Polsce i one rosną. Z jakiegoś powodu coś się tutaj im stało. Jest to wina typowo przymrozków. Wcześniej mój ojciec zrobił taki pokrowiec na nie. I one to przeżyły. Zaraz wam jeszcze pokażę ten pokrowiec. Tutaj są truskawki. Truskawki, które jakby rosną cały sezon. Nie są tylko przez wiosnę, że przekwitną, zjemy i już. Tylko są naprawdę przez całe lato chyba do przymrozków tak naprawdę. Takie same mamy też maliny. No ale też nagrywam odcinek z domu, który tutaj budujemy. Ale najpierw zrobimy troszeczkę o ogrodzie. Patrzcie, jaka ładna trawka. To jest ogródek rodziców. Tu mamy winogron, który też obmarzł. Zostały tylko jakieś pojedyncze. Gdzieś tu widziałem pojedyncze owoce. Tak naprawdę nie będzie go za wiele. Jak przyjedziemy w sierpniu, to nie pojemy jakoś szczególnie mocno. Zobaczcie tutaj, co się stało. Tutaj chyba to całe obumarzło, tylko tutaj jest kawałek jakiś taki zielonkowaty. No ale jakby całość obumarzła. No ale naprawdę te mrozy dały z siebie dużo. Dobra, przejdziemy sobie przez ogródek, żeby tylko mnie pszczoły nie porządziły. Jestem wypachniony jakimiś perfumami. Nie chcę dostać żona pod oko na urlopie. Tu kolejny ogródek, tam ule. Tutaj ule. Teraz zbierałem pszczoły z lipy. Dobra, i teraz przejdziemy się do tego naszego sadu. Pokażę wam co nieco. Tutaj mam jakieś gruszki, nie gruszki. Najbardziej rozczarowały mnie figi. Figi teoretycznie też rosną w Niemczech, tam gdzie mój brat mieszka. Tam jest o wiele zimniej niż tutaj, bo mieszka w takich górzystych partiach i figi tam normalnie rosną bez najmniejszego problemu. Tutaj, zobaczcie jak wyglądają, to obumarzło. Tu wyrastają nowe pędy. Tutaj jest dokładnie tak samo, a nawet jeszcze gorzej. Wszystko jest zmarznięte i tutaj na dole puszczają nowe liście. Tutaj mamy jakieś drzewko. Aha, to jest pistacja. To drzewko to pistacja, też obumarzła, też miała rosnąć w Polsce bez najmniejszego problemu. Co my tutaj mamy? Nawet nie wiem. Jabłoń. Mamy też tutaj gdzieś jabłko, które... jabłko, drzewo, na którym chyba będzie 5 czy 6 owoców. Tu jest kolejna pistacja.
pistacja obumarzła. Chyba pistacja, tak mi się wydaje. Tak, to jest też pistacja. Tutaj są jakieś brzoskwinie albo nektarynki, nie jestem do końca pewien. Co się dzieje jeszcze z tymi figami? One teraz, że obumarzły tak wiosną, to akurat zaskoczenie, no bo wiadomo jak było. Ale mi chodzi o to, że co roku mają owoce i gdzieś tam, wiecie, te owoce po prostu nie należają dojrzewać. A u mojego brata w Niemczech dojrzewają bez problemu. Tak więc nie wiem, co się dzieje. Po prostu rosną, już jest ładny owoc, no i po prostu no, trwa to zbyt długo, albo one za późno zaczynają owocować i nic z tego nie ma. Tutaj mamy lipę. Lip też kilka zasadziłem. Ja je kupiłem, ojciec zasadził. Tutaj jest kolejna lipa. Może tutaj jest plakietka, zobaczymy sobie, jaka to odmiana. Lipa drobnolistna, miododajna. Tak, mamy tutaj tą drobnolistną i tą chyba grubolistną, bo zaraz zobaczycie liście. Tutaj jakieś brzoskwinie. Tutaj jakieś drzewa, już teraz nie pamiętam, wiecie, te plakietki pozbiewało. No i tak to wygląda, ale tak, fig, kilka fig zostało w ogóle przesadzonych stąd już pod folię. O, zobaczcie, jaka tutaj jest lipa. Ta ma dużo większe liściory. Tutaj kolejna i tam gruszki i tak dalej. No ale najbardziej rozczarowały mnie właśnie figi i te palmy. One też swoje kosztowały. Kupiłem je dosyć dużo, myślałem, że będzie coś z tego. A tak naprawdę to wszystko wskazuje na to, że nic, nie wiem, może jeszcze jak poczekamy na to, żeby te drzewa urosły większe, to coś z tego będzie. A na razie to nie wygląda zbyt obiecująco, tak jakby kasyfowa praca, co roku to samo, już rosną, już jest fajnie, już są kwiaty, już są owoce, bo u niektórych nawet owoców nie ma, a tutaj są owoce i to całkiem dużo tych owoców jest. Wiem, że ten krzew nie jest nawet tak duży, jak powinien jeszcze być. Może nie powinniśmy mu dać mieć owoców jeszcze teraz, tylko obrywać owoce i żeby rósł jak najwyżej. Nie wiem. Jak macie jakiś pomysł, to doradźcie. Ja się chętnie dostosuję do waszych sugestii. No bo kurde, wyjścia nie ma. Ha, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Dosyć zabawna ta rzecz jest. Przymrozki to naprawdę były w tym roku na tyle dziwne, że u nas czereśnia obumarzła praktycznie co do jednej sztuki. Tutaj mamy dwie czereśnie. Mamy też więcej, tam więcej czereśni na podwórku, ale tutaj jest jedno drzewo, drugie drzewo czereśni. Tutaj jest czereśnia sąsiada, tam jest wbród czereśni. Czerwono na drzewie, nawet było słychać jakieś szpaki. A u nas nie ma nic. Tam jak znaleźliśmy chyba po kilka sztuk na jedno drzewo. A tutaj jest kolejna czereśnia, też nic nie było, a za płotem już było. Sąsiad, żeby nie było. Sąsiad na pewno nic nie robił. Z tymi czereśniami nie przykrywał, nie odymiał. I tutaj ojciec też wsadził troszeczkę tych fig pod folię. Mamy też taką folię, tunel. Tutaj są też te figi, no i one tutaj ładnie odrosły, ładniej niż na zewnątrz, ale kurde, no nie wiem, nie chciałbym ich trzymać w takiej folii, no bo to przecież wszystko zarośnie tak naprawdę, bo to jest duży krzew, drzewo, nie wiem nawet jak to nazwać. O, zobaczcie, tutaj też jest winogron, który jest pod folią i jest zdecydowanie większy. A tutaj jeszcze wam pokażę. Tak wyglądają rodziców pomidory. Jakiś koperek, no ale tu ogólnie wszystko pomidory. Jeszcze kiedyś była papryka. I ten tunel był o wiele dłuższy. Teraz już jest naprawdę mocno skrócony. Kiedyś jeszcze w tym tunelu robiło się jakieś warzywa do sklepów i się sprzedawało. Taka wieś, prawdziwy kogut pieje, nie tak jak u nas na farmie. Koguty nawet nie wiedzą jak piać. Robiło się właśnie, sadziło się warzywa, które sprzedawało się w sklepie. No a później oczywiście to wszystko pierdygło. I tutaj kolejna czereśnia. I kolejna czereśnia bez owoców. Też obumarzły. A u sąsiada są. Takie to dziwne zjawisko. Tutaj starsi mają kurki. Patrzcie, jak wyjadły trawę. Nie ma nic. Kompletnie nic. Tam kurnik. Tutaj też jakiś kurnik. Już nawet nie do końca wiem, co tutaj się dzieje. Wiem, że ten kogut, który pieje, nie za bardzo jest przyjazny. Dosyć mocno skarże na ludzi. Tak więc trzeba uważać. No ale tak właśnie chciałem wam pokazać, jak wygląda
jak wygląda ten sad. No i sporo, jeżeli te figi faktycznie nie będą miały owoców, w którymś momencie trzeba będzie ich pozbyć i po prostu ustąpić miejsce jakimś innym drzewom, krzewom. Mam jeszcze w planach zakup krzewów, takich jak porzeczki, jakieś agresty, głównie agresty, bo tak naprawdę agresty najbardziej lubimy, a mamy ich tak naprawdę już niewiele. Agresty akurat nie obumarzły w tym roku. Brzoskwinie tak, bo brzoskwinie obumarzły do zera, nie ma też ani jednej, ale brzoskwinie nawet w normalnych latach, jak przychodziły takie zimne zośki i tak dalej, to potrafiły też obumarznąć i nic nie mieliśmy. No tak więc, tak to wygląda. My to jeszcze kij, ale sadownicy mieli się o co martwić. My to tam po prostu kupimy gdzieś drożej te owoce. Sadownicy nie zarobią. Tak więc tak to wygląda. Dobra, ja będę kończył. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Doradźcie coś, co z tymi figami, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie, bo naprawdę chciałem, kurczę, je mieć, ale no mogę popróbować, ale nie chcę próbować zbyt długo. Nie chcę stracić na to czasu, bo i tak jestem przekonany, że zasadziłem ten sad troszeczkę za późno. Wiadomo, im szybciej się takie drzewa zasadzi, tym lepiej. My to zrobiliśmy na pewno za późno, ale lepiej późno niż wcale, więc niech będzie jak jest. Dobra, ja będę kończył. Zostawcie pod filmem komentarze, co sądzicie, co myślicie. I co, subskrybujcie. Do zobaczyska, cześć.